Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na wrażenia po 5 miesiącach użytkowania MacBooka Pro z 2015 roku. listopadzie przygotowałem dla Was materiał, który poruszał kwestię tego, dlaczego nie wybrałem najnowszego MacBooka Pro, wydanego pod koniec 2016 roku. Ten film często spotkał się z różnymi, nieco skrajnymi opiniami, tak więc jeśli tego materiału nie widzieliście, to możecie go znaleźć w prawym górnym rogu w karcie, tak więc polecam również obejrzeć ten materiał. Moje wrażenia na temat MacBooka Pro 15-calowego z roku 2015 podzieliłem na kilka takich kategorii. Pierwsza Kwestia design, wykonanie, kolejna jest to ekran, kolejna wydajność, a także ostatnia bateria. To wszystko będzie oczywiście zakończone podsumowaniem moich dywagacji na temat tego komputera i zaczynamy na sam początek od wyglądu, a także designu. Naprawdę ten komputer może się podobać jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowany, bardzo dobrze wykonany, bardzo ładnie wygląda. Pasuje dosłownie do każdych okoliczności, czy to są jakieś targi, czy to są również jakieś spotkania biznesowe. Naprawdę jest to... Wydaje mi się, takie też troszeczkę poniekąd dzieło sztuki, jeśli chodzi właśnie o wygląd tego komputera. Natomiast nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle. Ja tutaj też miałem na myśli tego, że jest to super najładniejszy laptop dostępny w tym momencie na rynku, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momencie Ultrabooki z Windowsem są również. Równie dobrze wykonane, równie ładnie zaprojektowane, również pięknie wyglądające. Tak, więc, tutaj, to jest po prostu moja opinia na temat wyglądu tego komputera. Odnosząc się trochę do wersji 15-calowej, tutaj mam takie przemyślenie: mianowicie to, że. Raczej 15-calowa wersja nie jest to wersja odpowiednia na różne wyjazdy, czyli branie komputera oczywiście do torby, gdzieś w plecak, ponieważ waga 2 kg jednak jest troszeczkę odczuwalna i tutaj jeśli jesteście zwolennikiem bardziej mobilnej pracy na laptopie, raczej polecałbym się skłaniać ku wersji 13-calowej. Kolejna fajna rzecz, która mi się bardzo spodobała jest to gładzik. Tutaj w tym wypadku w wersji z 2015, 2015 roku ten gładzik jest wyposażony w technologię Force Touch. Oznacza to to, że nie jest on klikalny, podobnie jak na przykład przycisk Home w najnowszym iPhone'ie. I generalnie muszę Wam powiedzieć, że naprawdę GŁADZIK to jest jedna z najlepszych rzeczy w MacBookach, ponieważ to jaką on precyzyjną pracę zapewnia, to jak jest on fajnie tutaj odczuwalny, różne gesty oczywiście dedykowane dla systemu Mac OS. Mamy również też takie wrażenie klikania właśnie za pośrednictwem silniczka wibracji i całość, jeśli chodzi o trackpad, o ten gładzik, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się on bardzo, bardzo podoba. Zastosowana klawiatura w MacBooku Pro 2015 robi równie dobre wrażenie co gładzik. Nie jest to jeszcze klawiatura wykonana w technologii takiej motylkowej, co oznacza to, że skok przycisków jest rzeczywiście taki odczuwalny, jest on dość spory. Natomiast sam komfort pisania stoi na dosłownie najwyższym poziomie. Do tej, do tej klawiatury wystarczy się przyzwyczaić dosłownie w kilka minut, i uwierzcie mi, że będziecie na niej pisać naprawdę bardzo, bardzo szybko. Również na pewno na plus to, że sama klawiatura ma wbudowane podświetlenie, ale tutaj jednocześnie na minus to, że nie jest to rozwiązanie takie jak w najnowszej wersji MacBooka Pro. Mianowicie to, że przyciski podświetlają się dookoła, ale same umieszczone na przyciskach, znaki niestety nie są podświetlane. W starszej wersji MacBooka Pro z 2015 roku mamy do dyspozycji porty, co wcale nie jest takie oczywiste w wersji na rok 2016. Tak więc tutaj nie musimy się przejmować tym, aby dokupowywać różne osobne przejściówki. Nad czym ubolewam, to to, że jest to ostatni MacBook Pro ze złączem MagSafe. Naprawdę ja się do tego złącza bardzo przyzwyczaiłem. Miałem jedną taką sytuację, że rzeczywiście stopą pociągnąłem za kabel gdzieś tam plątający się. Pod biurkiem, i gdyby nie MagSafe, mój komputer wylądowałby po prostu na ziemi, by się popsuł, został obity, porysowany itd., itd. A dzięki złączu MagSafe po prostu kabelek się odłączył od komputera, komputer został na biurku, delikatnie się przesunął i został on po prostu odłączony. Tak więc tutaj unikłem dzięki temu jakiegokolwiek upadku. Tak więc to złącze naprawdę mi się bardzo podoba i żałuję, że nie znajdujemy tego w najnowszym MacBooku Pro z 2016 roku. Kolejna Kolejna sprawa, jeśli chodzi o MacBooka Pro 15-calowego z 2015 roku, są to na pewno głośniki. Z stanowczo muszę stwierdzić to, że są to jedne z najlepszych głośników, z jakimi spotkałem się, jeśli chodzi o laptopy, fajnie odzorowany dźwięk, fajnie odzorowany bas, naprawdę to stoi na bardzo wysokim. Poziomie. Jeśli chodzi o ekran zastosowany w MacBooku Pro 2015, tutaj raczej nie będzie zbytniego zaskoczenia jeśli chodzi o moją opinię. Mamy retinę 15,4 cala, rozdzielczość 2880x1800 pikseli, zapewnia nam to zagęszczenie 220 pikseli na cal. Muszę Wam powiedzieć, że ten ekran jest po prostu świetny i tutaj absolutnie nie wywyższam jakość odzorowania kolorów, które swoją drogą jest naprawdę świetne, ponieważ mamy świetne nasycenie kolorów, doskonałe odzorowanie czerni, doskonałe kąty widzenia, ale kluczem tego ekranu tutaj jest przede wszystkim rozdzielczość. Samo skalowanie interfejsu jest po prostu świetne, dzięki tej rozdzielczości naprawdę komfort mojej pracy się niesamowicie poprawił. To usprawnia niesamowicie, jeśli chodzi o montaż wideo, jeśli chodzi o tworzenie na przykład grafiki, jak w moim przypadku miniaturkę dla Was do filmów, tak więc naprawdę ekran to jest stanowczo bardzo, bardzo mocna strona tego komputera. Przechodzimy do wydajności. Tutaj nie ukrywam, że jeśli chodzi o mój komputer, wybrałem tą wersję najbardziej bazową, czyli 16 GB pamięci RAM, procesor i7, czterodzeniowy o taktowaniu 2,2 GHz w turbobuście do 3,4 GHz. Mam tutaj również świetny dysk SSD, który jest naprawdę bardzo szybki, jeśli chodzi o prędkość zapisu, a także odczytu. Jest on w magistrali PCIE, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że codzienna praca z tym komputerem, Komputerem, naprawdę to jest czysta przyjemność. Działa po prostu świetnie. Aplikacje uruchamiają się bardzo szybko. Jeśli chodzi o montaż, wideo, to jest również czysta przyjemność. Tutaj również warto zaznaczyć to, że montuję od jakiegoś czasu już materiały w 4K i również renderuję je w 4K. I szczerze Wam powiem, że ten komputer naprawdę radzi sobie z tym bez żadnego zająknięcia. Tak więc wydajność stoi tutaj na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. I tutaj również dzięki tak naprawdę systemowi. Jest to fajne zaskoczenie, ponieważ macOS jest tak fajnie zoptymalizowane pod kątem hardware'u, że to wszystko ze sobą świetnie, dosłownie świetnie współgra. I nawet jeśli mamy tutaj podzespoły mobilne, to komputer jest naprawdę niesamowicie wydajny. Na co również warto zwrócić uwagę, to to, że mamy tutaj zintegrowaną kartę graficzną Intel Iris Pro Graphics. I szczerze Wam powiem, że ona też w zupełności dobrze sobie tutaj radzi. Często używam komputera z różnymi testowymi monitorami, które są często w rodziczości 4K bądź QHD. I naprawdę całość radzi sobie dosłownie świetnie. To nie wpływa w żaden sposób na wydajność jego komputera. Również, tak jak wspominałem, montaż wideo to jest czysta przyjemność. Tak więc zintegrowana grafika również radzi sobie tutaj naprawdę bardzo przyzwoicie. Ostatnia kwestia, jaką chcę omówić, to jest bateria umieszczona w tym komputerze generalnie rzecz ujmując często korzystam z MacBooka w takich warunkach po prostu biurowych tak więc on często leży gdzieś na biurku jest w pobliżu zasilania tak więc tutaj tak naprawdę na baterii jakoś mocno nie zwracam uwagi natomiast moje wrażenia po też kilku takich sytuacjach gdzie musiałem rzeczywiście pracować poza domem i tutaj muszę wam powiedzieć że bateria radziła sobie naprawdę całkiem przyzwoicie Natomiast tutaj na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli chodzi o montaż filmów w 4K, renderowanie tych filmów, to oczywiście bateria będzie uciekać bardzo, bardzo szybko. Ale kiedy używamy komputera na baterii do takich codziennych zadań, czyli przeglądania internetu, tworzenia jakichś plików tekstowych, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, to bateria powinna w zupełności wystarczyć nawet na prawie 10 godzin. 9 godzin często miałem, 8 z hakiem, tak więc naprawdę to robi tutaj również bardzo, bardzo pozytywne Wrażenie to jest na tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia po 5 miesiącach użytkowania MacBooka Pro 15 calowego z roku 2015. Ogólnie na szybko rzecz ujmując jestem z tego komputera naprawdę niesamowicie zadowolony. On spełnia moje oczekiwania, bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o moje warunki pracy. Tak więc jak najbardziej polecam nawet tą wersję z 2015 roku, pomimo tego, że jest oczywiście już wersja nowsza. Generalnie rzecz ujmując rozważam o Opcje posiadania jeszcze PC, ale zobaczymy oczywiście co czas pokaże, jak oczywiście sytuacja się rozwinie. Na chwilę obecną ten komputer świetnie sprawdza się jeśli chodzi o moją pracę, jeśli chodzi o renderowanie filmów, jeśli chodzi o takie zadania, które rzeczywiście wymagają wydajności od komputera. Tak więc szczerze Wam powiem, że jest to naprawdę kawał solidnego i bardzo dobrego sprzętu. W tym materiale to jest na tyle, jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze, natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was na razie.